witam wszystkich serdecznie na takim ostatnim pewnie z briefingów. Mam tą przyjemność reprezentować właściwie jednoosobowy komitet wyborczy. Sam go stworzyłem, sam go wymyśliłem. Pozwala na to wreszcie ustawa, żeby powoływać jednoosobowe mandaty i jednoosobowe okręgi wyborcze, tak jak zostało to stworzone w Lęborku. 21 miejsc mandatowych i rzeczywiście wygrywa najlepszy w danym okręgu. Nie jest to proporcjonalna ordynacja, tylko właśnie wielkościowa. Niezależny komitet, niezależny od wszystkich jak gdyby układów, możliwości, to specjalnie zwróciłem uwagę na to, żeby stawiać na niezależność. Oczywiście w trakcie działalności, ewentualnie rady po sukcesie wyborczym, trzeba zawierać różnego rodzaju kompromisy i umowy, ale ten sposób wyboru niezależnego od nikogo powoduje, że rzeczywiście pozycja w Radzie również będzie bardzo niezależna. Nie wiem, czy zmierzenie się z dużym komitetem wyborczym, gdzie jest dużo ludzi, dużo możliwości działania oraz, co ważniejsze, bardzo duży budżet wyborczy, ponieważ przypomnę, że jednoosobowe komitety wyborcze mają tylko do dyspozycji 1000 zł. Stąd bardzo dziękuję za tą możliwość wypowiedzenia się przed kamerami, ze względu na to, że gdybym miał wykupić tą audycję, to nie stać by mnie na nią było. No właśnie z tych względów, o których mówię. Mam swój program wyborczy. Tutaj zawarłem go dla mojej dzielnicy dosyć szczegółowy oraz wizję rozwoju miasta. Taką też bardzo praktyczną, pragmatyczną. Oparłem się o konkrety. I co ważniejsze, pokazałem źródła finansowania tych wszystkich przedsięwzięć prorozwojowych. Jakby to największe powodujące, że miasto Lęborg przestałoby się wyludniać, młodzi nie odchodziliby, jest zawarte do 2022 roku, czyli jakby w dłuższej perspektywie, ponieważ żeby to osiągnąć, no jednak potrzeba czasu. To właściwie tyle. Zapraszam do głosowania mieszkańców ulic Zwycięstwa, Sienkiewicza, czyli wszystkich tych mieszkańców, którzy mieszkają dookoła Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Żeromskiego, Staszica, Zwycięstwa, Sienkiewicza. Te wszystkie ulice, które się znajdują dookoła Liceum Ogólnokształcącego nr 1. 16 zapraszam na wybory, nawet tych, co nie bardzo chcą w nich uczestniczyć. Moja dewiza jest tak, przekonuję ludzi jednak, pomimo że w większości domów mówią, że jest marazm, obojętność, nie wierzą w zmiany, to ja mówię to, jeżeli już nie wierzycie w zmiany, to idźcie na wybory po to, żeby móc później ewentualnie krytykować. Jeżeli nieobecni nie mają racji po prostu. Nawet udział w wyborach i oddanie głosu złego, niewłaściwego, nie na konkretną osobę, powoduje, że się brało udział w wyborach i podejmuje się jakąś tam decyzję. Więc zapraszam do wyborów w dniu 16. Można? Pytanie? Bardzo proszę. Jakby miał Pan przybliżyć swoje plany, takie konkretne działanie, trzy główne punkty, co zamierza Pan zrealizować, o co Pan będzie walczył, zostając radny? Między innymi stoimy tutaj przed pizzerią, gdzie młodzi ludzie podjęli się w wyzwaniach po raz kolejny w tym miejscu uruchomić pizzerię. I jakby dzisiaj głównym przeciwwskazaniem jest brak miejsca do parkowania. A naprzeciwko znajduje się piękna przestrzeń, na której by można urządzić miejsce do parkowania. Z jednej strony wyjazd, z drugiej wjazd. Ta powierzchnia zupełnie niezagospodarowana przez liceum. Zresztą stworzyłem projekt obywatelski, budżetu obywatelskiego, jak Państwo pamiętacie, który obejmował organizację tutaj parkingu czysto ekologicznego, bez żadnych niewłaściwych materiałów, na podsypce żwirowej, nawet z dosadzeniami. Byłoby tu pięknie, można by tutaj sobie parkować, jest tu szereg punktów usługowych, handlowych, idealne miejsce, czyli to jest projekt dla Zwycięstwa. Druga rzecz, oczywiście odkorkowanie ulicy Zwycięstwa, jest tu milion pomysłów, ale przede wszystkim dwa najprawdziwsze, najważniejsze, to jest takie, że oba ronda
można śmiało poszerzyć, jest na to miejsce, jest na to możliwość i już to by zmniejszyło na pewno ruch. W najgorszym momencie można uruchomić z powrotem sygnalizację świetną, przynajmniej tam przy kupcu, bo jednak przechodzenie sobie takie ad hoc przez ulicę powoduje, że jest duże zakorkowanie. Jeśli chodzi o ulicę Sienkiewicza, jak gdyby, która jest za plecami naszymi, pięknie odnowiony asfalt, jezdnia, natomiast chodniki zostały od czasów chyba komuny nieruszane. Warto by było te chodniki ładnie zrobić i to też nie jest duży budżet. Ulica Staszica, jest tam do dzisiaj pewny dualizm. Jedni chcą ładnego placu zabaw dla dzieci przy tym przedszkolu, inni chcą, żeby deweloper tam postawił jakiś budynek mieszkalno-usługowy. Tą sprawę również trzeba rozstrzygnąć, jest na to pomysł, ponieważ tą działkę jakby można podzielić. Czyli i jednych zaspokoić, i drugich. Na Staszica można by spróbować również uruchomić ruch jednokierunkowy, ponieważ tam się w tej chwili, jak ktoś zaparkuje przy ulicy, nie ma przejazdu i tak dalej. Parking jeszcze jedną rzecz nam pięknie wyreguluje, to znaczy dostęp do szpitala, gdzie goście mogą tutaj spokojnie sobie zaparkować, przypominam, bez kosztów, ponieważ parking w szpitalu kosztuje, sobie zaparkować ładnie i otworzyć z tej strony bramy do szpitala. Jest przejście, skanalizowanie całej sytuacji. To jeśli chodzi o tą naszą tutaj dzielnicę, w której startuję. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to mam projekt, ale nie kandyduję na burmistrza póki co. Szczegóły Państwo dostaniecie w ulotce. Nie jest to oczywiście tajemnica, ale nie chciałbym, żeby to ktoś później posługiwał się. To są naprawdę konkretne, fajne rzeczy. Trzy filary. Rozwój poprzez stworzenie. Inaczej, 2000 studentów generuje 1000 nowych miejsc pracy, około. Czyli fryzjerzy, bary, restauracje. Przez to powodujemy, że jeżeli tu by powstało takie nasze Cambridge, o 5 lat później ta młodzież by emigrowała gdziekolwiek indziej. Czyli mamy o 5 lat przedłużenie pobytu naszej młodzieży tutaj. Uczelnia miałaby charakter menedżersko-sportowy, czyli wydziały typu zarządzanie sportem na przykład, psychologia sportu, a z drugiej strony kierunki trenerskie. Swoją drogą popełniam doktorat w tej chwili i widzę, jak świeżo upieczeni doktoranci, nawet z dużym stażem doktoranci, w cudzysłowie kiszą się w Trójmieście czy w innych dużych ośrodkach akademickich, waletują niemalże z rodzinami, a tutaj mieliby naprawdę szansę rozwoju, fajne instytuty mogłyby tu powstać. A młodzież mamy uzdolnioną sportowo, mamy dużo kierunków, trochę infrastruktury oczywiście i ten plan oczywiście jest wielokierunkowy. Drugi filar to turystyka. Łeba już jest zatkana jakby, tak? Nie można już nic więcej zrobić, więc można by Lęborg jako przedmurze Łeby w pewnym sensie tutaj zatrzymać część turystów, którzy jeżeli jest gorąco, jadą na patelnię pod nazwą plaża, a jeżeli jest inna pogoda, jadą w różne kierunki inne. A trzeci filar, muszę spojrzeć, i rozwój oczywiście mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Akurat jestem z tym specjalistą i zapomniałem o tym, ale krótko mówiąc, nie mamy szans na wielkie zakłady produkcyjne i nie wiem jakie, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, więc mój pomysł to jest samozatrudnienie, czyli tworzenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bazie szczególnie turystycznych i tych wspierających właśnie powstającą uczelnie. Myślę, że 2000 studentów docelowo i 1000 nowych miejsc pracy, dom akademicki, bardzo by się to tutaj sprawdziło i myślę, że to jest taki konkretny pomysł, bo my tu specjalnie innych pomysłów nie mamy. Oczywiście w swojej strategii jakby myślę o osobach wykluczonych, niepełnosprawnych, nieradzących sobie w tej sytuacji, stworzyć mechanizmy. Bardzo dużo pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego jest kierowanych na tą sferę w przyszłości, czyli tylko umiejętnie stworzenie zespołów i umiejętne projekty. Myślę, że można tych wykluczonych czy wrażliwych, miejsca wrażliwe społecznie ładnie zagospodarować i poprowadzić. Także to są takie podstawowe elementy tej takiej mojej wizji rozwoju miasta. Oczywiście powtarzam do tego, każdy system jest tak zawodny, jak zawodni w tym systemie są ludzie. Więc dobrze by było, żeby konsolidować się przy projektach i mniej gadać, więcej pracować. To jest proste.
można, ja jestem racjonalistą, ja jestem, zarządzam nawet swoim życiem poprzez cele, a cele muszą mieć tylko trzy cechy: mierzalne, realne, osiągalne. Jeżeli to zrobimy, to jest okej. To tylko je umiejscowić w czasie. Niektóre cele oczywiście możemy osiągnąć, ale w dłuższej perspektywie czasowej, a niektóre można naprawdę rozwiązać jednym pociągnięciem ręki. Naprawdę to nie jest trudno, tylko trzeba chcieć.